Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj myślę, że śmiało mogę was zaprosić na wiosenny makijaż wiosennymi nowościami z drogerii. Tak, wiem, nowości ostatnio u mnie sporo, wręcz nie nadążam z ich testami, ale myślę, że dzisiaj mam całkiem ciekawy skład i to będzie faktycznie wiosenny makijaż, ponieważ mam do przetestowania między innymi takie dwie bardzo kolorowe paletki z Eveline. Nie zdawałam sobie tak naprawdę do końca sprawy, że one powstały, ale ostatnio dostałam je w paczce PR-owej i wy też dosyć regularnie pytacie mnie o ich testy, także dzisiaj postaram się zmalować trochę bardziej kolorowy makijaż niż ostatnio, bo ostatnio wychodzą mi takie dosyć zachowawcze. Mam też do przetestowania takiego maluszka z NYXa, to jest NYX Total Control Pro Foundation w kolorze Porcelain. To jest naprawdę bardzo mały podkład, ma 13 ml, gdzie standard to, jak wiemy, 30 ml. I powiem wam, że ja już kiedyś, dawno, dawno temu, ale już na tym kanale testowałam ten podkład w starej wersji i nie zrobił na mnie żadnego większego wrażenia, do tego stopnia, że już go później nie używałam. Także jestem ciekawa, jak sprawdzi się dzisiaj, bo też moja pielęgnacja cery na przestrzeni tych kilku lat znacząco się zmieniła. Mam do przetestowania również taki nowy tusz do rzęs z L'Oreala. Tych tuszy do rzęs ostatnio wychodzi cała masa. Wszyscy ekscytują się tuszem Maybelline, tuszem z Benefitu, a one mi się strasznie niestety odbijają. Przez to, że ja mam głęboko osadzone oczy, to mam z tym ogromny problem i nie jestem w stanie ich używać, bo musiałabym cały czas, wiecie, chodzić z lusterkiem i sprawdzać, czy nic mi się nie odbiło. Także zobaczymy, czy ten z L'Oreala spełni moje oczekiwania dzisiaj. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak te produkty się sprawdzą i też cała jeszcze masa innych, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. Okej, zacznę od szybkiej pielęgnacji. Ja co prawda pielęgnację nakładałam o 7 rano, ale mam już około 12, więc dołożę sobie nieco nawilżenia i użyję kremu Eveline Rich Coconut. Ja już wam go pokazywałam ostatnio na moim Instagramie, ponieważ miałam też współpracę z Eveline właśnie a propos tej kolekcji. I też dostałam ostatnio kodzik rabatowy właśnie na zakupy tej kolekcji na stronie Eveline na hasło ADA03. Macie 30% rabatu. Powiem wam, że bardzo fajnie sprawdza mi się, w szczególności ten krem. To jest Ultra Nourishing Coconut Face Cream i on bardzo fajnie sprawdza się na wieczór, ale też pod makijaż, żeby podbić jeszcze nawilżenie. No jest naprawdę cudowny i zapach tego kremu jest no po prostu boski. Jeżeli lubicie zapach kokosa i generalnie w składzie kokos wam nie przeszkadza, to będzie naprawdę strzał w dziesiątkę. Mi też bardzo fajnie sprawdza się pianka do mycia twarzy. Nawet ją sobie tutaj wzięłam. To jest Rich Coconut, delikatna kokosowa pianka do mycia twarzy. I używam jej ostatnio, mam jedną pod prysznicem. Używam też płynu micelarnego, który też tutaj mam na biurku. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się ta seria pielęgnacyjna sprawdza. Jest bardzo głęboko taka odżywcza, nawilżająca. Także właśnie tutaj, jak widzicie, stwarzam temu podkładowi z NYXa możliwie najlepsze warunki nawilżenia, więc nie będzie miał wymówek później. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądał mimo wszystko sucho. Ja, tak jak widzicie, troszeczkę mam co przykrywać i obawiam się, że jest to sprawka tego podkładu Maybelline Fit Me, który testowałam ostatnio, który bardzo ładnie wyglądał na mojej twarzy, ale słuchajcie, po nim wyskoczyła mi i tutaj krostka, i tutaj, także będę go obserwować i trochę się niepokoję, że no niestety mógł przyczynić się tutaj do tego nieszczęścia. W każdym razie, wracając do serii Rich Coconut, to naprawdę warto się nią zainteresować, jeżeli poszukujecie czegoś mocno nawilżającego w dobrych cenach. Dostaniecie ją, tak jak powiedziałam, na stronie Eveline z moim kodem rabatowym 30% taniej, ale jeżeli się rozejrzycie, bo sprawdzałam to dzisiaj rano, to na stronie Eveline są też inne promocje, więc po prostu możecie sobie złożyć zamówienie troszeczkę większe niż tylko na serię Coconut. No i cóż, moi drodzy, przechodzimy do podkładu. Jestem ciekawa naprawdę, co z tego będzie, bo trochę się niepokoję faktem, że już kiedyś ten podkład testowałam i mi się nie sprawdził. Jeśli chodzi o kolor, to myślę, że tutaj będziemy mieć strzał w dziesiątkę, bo ja generalnie, jeśli chodzi o NYXa, lubię ten odcień Porcelain. No i cóż, zobaczymy. Nakładam 3 kropelki na grzbiet dłoni. I teraz na twarz. On ma bardzo lekką konsystencję, taką wręcz wodnistą. Rzadko się zdarza, żeby podkłady miały aż tak lekką konsystencję. Ale mimo wszystko jak na taką wodę, to od razu widzę, że ma spore krycie. Z doświadczenia wiem, że te nieco bardziej wodniste podkłady lubią na mojej twarzy wyglądać sucho.
Tak jak na przykład L'Oreal Trumacz. Ale przyznam, że kolor jest bardzo, bardzo ładny. Zobaczymy, jak poradzi sobie z przykryciem tych moich niedoskonałości. I to krycie też zaskakuje mnie, powiem wam, jak na tak lekki podkład. No to jest naprawdę okej. To nie jeden gęstszy podkład sobie nie radzi. Jakby, no naprawdę muszę przyznać, że jest to jeden z najbardziej wodnistych podkładów, jakie kiedykolwiek na twarz nakładałam. Zobaczymy, słuchajcie, jak on się dzisiaj utrzyma, jak będzie wyglądał w połączeniu z korektorem. A i wrócimy sobie dzisiaj na chwilę jeszcze do tego pudru pod oczy z Glam Shopu. Nałożę go na inny korektor, sprawdzony znam, który jest nieco lżejszy niż Tarte Shape Tape. I zobaczymy, czy też tutaj powstanie mi jakieś ciacho, czy będzie ok. Jeśli chodzi o ten podkład z NYXa, to możemy tutaj budować to krycie od bardzo leciutkiego po średnie. Wystarczy tylko po prostu dokładać trochę tych kropelek więcej, więc ja sobie spróbuję jeszcze delikatnie zbudować to krycie dosłownie trzema kropelkami tutaj na bokach twarzy, na policzkach. Też w tej serii podkładów NYXa mamy takie miksery, którymi możemy ocieplać, ochładzać podkłady, także to jest fajne i myślę, że może sprawdzić się nawet z innymi podkładami. Na pewno spoko sprawa dla makijażystów. No i dobra, moi drodzy, przejdźmy od razu do korektora. Nałożę odrobinkę pod oczami i na te tutaj niedoskonałości, które mi wyskoczyły ostatnio w dziwnych okolicznościach, akurat po nałożeniu podkładu z Maybelline. Korektor podocierany, więc przejdę do wspomnianego wcześniej pudru z Glam Shopu, ponieważ on bardzo mi się ostatnio spodobał, natomiast w pewnym momencie powstało mi pod oczami takie dziwne ciacho i trochę obwiniałam korektor Tarte Shape Tape, ponieważ on czasami lubił mi płatać takie figle, no ale zobaczmy, jak to będzie w połączeniu z korektorem nam. Może będzie lepiej, a może nie. No powiem wam, że już też widzę, że nie wygląda to aż tak przejrzyście, jak w przypadku tego pudru Paese Puff Cloud, który tylko delikatnie utrwala, w żaden sposób nie obciąża. A tutaj mimo wszystko mam wrażenie, że od razu jest trochę cięższy efekt pod okiem. No na pewno nie jest to aż tak przeźroczysty puder jak Paese, więc nadal wydaje mi się, że Paese wygrywa. Nie jest to zły puder, jeden z lepszych, jakie testowałam, jeśli chodzi o ten z Glam Shopu. Natomiast nadal nie przebija po prostu tego pudru Paese, któremu jestem, tak jak wiecie, dosyć mocno wierna. Tak jak widzicie, trochę się roznegliżowałam, a to dlatego, że chcę zrobić sobie kilka piegów. Wiem, że pewnie część z was teraz ma, nie, tylko nie piegi, nie znoszę piegów. Ale ja lubię czasami zrobić sobie piegi i użyję sprayu L'Oreal Magic Retouch. Ja go używam w kolorze takim mahoniowym. Także spryskam sobie teraz delikatnie twarz i robię to przed przypudrowaniem. A robię to przed przypudrowaniem, po to, żeby ewentualnie, wiecie, jeżeli jest za mocno, to sobie trochę tych piegów zdjąć. Chcę porobić dzisiaj, wiecie, zdjęcia tego makijażu, więc po prostu lubię, kiedy coś na twarzy więcej się dzieje. Kiedy nie jest taka po prostu płaska, kiedy ma tę fakturę z piegów. I całkiem nieźle mi te piegi wyszły, więc teraz przypudruję twarz moim ulubionym pudrem NAM. I za chwilę do was wrócę, przejdziemy do reszty makijażu twarzy. Okej, kochani, twarz przypudrowana. Jeśli chodzi o moje doświadczenie z tym sprayem do piegów z L'Oreala, to mogę wam polecić robienie piegów przed przypudrowaniem, ponieważ są różne techniki. Przede wszystkim spotkałam się z techniką pryskania twarzy już po przypudrowaniu, po zrobieniu całego makijażu twarzy. Otóż uważam, że jest to dosyć ryzykowne, ponieważ kiedy spryskamy twarz jeszcze nieprzypudrowaną, to możemy sobie bez problemu podoklepywać jakieś nieudane piegi za duże, albo kiedy jest zbyt duża ich koncentracja po prostu gąbeczką, a po przypudrowaniu już one nie są ruchome. Także zdecydowanie bardziej wolę robić to przed przypudrowaniem. Twarz jest już gotowa pod tym kątem. Także teraz poza kamerą jeszcze wykonturuję twarz, ponieważ nie mam żadnego nowego bronzera, a później przejdziemy już do testów konkretnych kosmetyków. Twarz wykonturowana i użyłam tego bronzera z ostatniego filmiku z paletki Butterfly od Affect. A jeśli chodzi o róż, to mam tutaj taką nowość z Pupa Milano. Jest to Fight Like a Woman Extreme Blush Duo w kolorze 001. Prezentuje się tak i wydaje mi się, że użyję po prostu mieszanki dwóch. Tutaj mamy matowy oraz taki satynowo błyszczący róż.
i musnę nim policzki oraz odrobinę nos. Lubię, kiedy mam pigi, potraktować różem również nos, żeby udawało to takie, wiecie, delikatne opalenie słoneczne, no bo zwykle pigi pojawiają się, kiedy jest słońce, kiedy nas potraktuje. A że ja używam SPF-ów, to raczej na takie pigi nie mam normalnie szans. No róż bardzo fajny, subtelny, słuchajcie, więc nie robi od razu takiego dramatu i można go naprawdę fajnie stopniować. Jeśli nawet powycierają mi się trochę te piegi, które zrobiłam przed przypudrowaniem, to później sobie dorysuję już kilka ręcznie, po prostu używając cienia i cienkiego pędzelka. Pozostając w temacie Pupa Milano, mam jeszcze rozświetlacz Fight Like a Woman Highlighter i on wygląda, nawet nie wiem jak... On jest dosyć jasny, o, już sobie przypomniałam, jest takim jasnym, lekko szampańskim rozświetlaczem, ale na pewno jaśniejszym od tych, które już używałam z tej marki. Także nakładam odrobinkę na szczyt kości jarzmowych. Ma taki bardzo subtelny, różowo-perłowy ton. Fajnie zgrywa się z tym różem. Także o to chodzi w kolekcji, żeby te produkty były spójne. I tutaj na pewno są. Ja robię ten makijaż pod kątem zdjęć, więc jeżeli komuś będzie się wydawało, że jest za mocny, to uwierzcie mi, pod zdjęcia nie jest. Na takie codzienne potrzeby to już jak kto lubi. Dla niektórych będzie trochę za mocny, a dla niektórych w sam raz. To już naprawdę kwestia gustu. Okej, czas zbliżyć Was do siebie. Tak jak widzicie, delikatnie wypełniłam brwi szarym cieniem z paletki Sultry. I teraz przechodzę do nowości, którą użyłam już raz na Instagramie. I tam polecam Wam zajrzeć na mój Instagram, ponieważ od czasu do czasu testuję tam rzeczy, których nie testuję tutaj. I będziemy dzisiaj testować NYX The Brow Glue, czyli klej do brwi, dosłownie. I powiem Wam, że jeżeli miałabym go do czegoś porównać, to on nie działa jak na przykład mydełka z Anastazji albo to z Lash Brow, ale za to działa bardzo podobnie do tego Got to be Glued, który jest bardzo silnym produktem, co prawda do włosów, ale można stosować go również na brwi. Z tym, że tutaj mamy potwierdzony, przetestowany produkt pod kątem właśnie brwi, więc nie powinien uczulać, nie powinien wysypywać. Co do zaś produktu Got to be, to słyszałam, że może zapychać przestrzeń wokół brwi, a ten już nie powinien, bo jest stricte do tego przeznaczony. Także nałożę go dzisiaj na brwi. Bardzo silnie utrwala. Nie tak od razu, więc mamy tę chwilę przestrzeni, żeby sobie te brwi ułożyć. Nie robią się grudy jak od mydełek, a jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Można sobie, wiecie, jeszcze przytrzymać te włoski w jednej pozycji, docisnąć do skóry i wtedy już powinny się trzymać naprawdę na mur beton. Okej, kochani, w międzyczasie na powieki nałożyłam bazę P. Louise oraz przypudrowałam przestrzeń pod łukiem brwiowym matowym beżem, żeby przyspieszyć nieco akcję. I przejdziemy teraz do makijażu. Tak jak widzicie, moje tło jest błękitne, jestem też ubrana tak chłodno, więc chciałabym dla kontrastu zrobić ciepły, żółtawy makijaż i użyję najpierw paletki Neomania i wykorzystam, tak jak wspomniałam, coś żółtego. Także zaczynam od tego kanarkowego żółtego. On nie jest właśnie takim bardzo ciepłym, słonecznym żółtym, tylko właśnie chłodniejszym, czyli tak jak lubię najbardziej. I zobaczymy. Nakładam go najpierw tutaj, ponad załamaniem. No pigmentacja jak na żółty cień z drogerii to ma, powiem Wam, fenomenalną. No naprawdę nie spodziewałam się tego, że jednym dotknięciem będę w stanie uzyskać aż tyle pigmentu. No i powiem Wam, że wymyślam ten makijaż na bieżąco oczywiście i już zaczął mnie kusić niebieski z paletki Neon Lights. Także no nie mogę się powstrzymać i muszę go użyć, także nałożę go z kolei w zewnętrznym kąciku. Nie wiem, co z tego będzie, zobaczymy. Pigmentacja zrównoważona. Tak jak widzicie, no nie mamy 100% pigmentu przy jednym dotknięciu, ale za to fajnie się rozciera. Zobaczymy zaraz, czy będę mogła dołożyć drugą porcję. Tak, da się budować. I teraz większym pędzelkiem rozcieram niebieski do chmurki. Okej, kochani, tak to wygląda na ten moment. Powiem Wam, że kocham połączenie tych dwóch skrajnych kolorów, ale przejdę jeszcze do paletki Neomania i użyję tego niebieskiego.
Nałożę go przy linii rzęs w zewnętrznym kąciku. No i też o jakości kolorowych cieni świadczy też to, jak się łączą ze sobą. I zobaczcie, dwa skrajne kolory. Ja tutaj nie dokładałam niczego zielonego, ale niebieski razem z żółtym stworzył mi naprawdę bardzo fajny łącznik, jakim jest ten zielony cień. I zaczynam mieć to ręce i nogi. Żeby jednak pod każdym kątem wyglądało to płynnie, to użyję jeszcze zielonkawego cienia z paletki Neon Lights. I nałożę tutaj na łączeniu, bo nie wiem, czy będę angażować błyszczące cienie. Mam ochotę chyba dzisiaj na mat, bo i tak dużo się będzie tutaj działo. Okej, i robię teraz dolną powiekę. Zaczynam od żółtego, którego używałam na górze. Jeśli chodzi o to, jak klei się ten cień do już przypudrowanej powieki, to troszeczkę trzeba więcej cierpliwości, żeby nabudować pigment. Ale też powiem Wam, że no, poziom jest bardzo wysoki, jeśli chodzi o żółty cień w tej paletce. Wiem, o czym mówię, bo w mojej też jest żółty i pamiętam, jak ciężko było uzyskać dobrze napigmentowany żółty cień. Następnie przechodzę do niebieskiego, a później na środek nałożę ten zielony. Wewnętrzny kącik potraktuję białym cieniem. Niestety nie wiem, z czego to cień, bo mam go po prostu w paletce magnetycznej. Nie pamiętam, skąd go mam i nie jest też w żaden sposób opisany. Jeszcze wzdłuż linii rzęs robię kreskę eyelinerem z Ingrid. Zaraz Wam powiem, jaki to kolor. To jest dokładnie Ingrid eyeliner niebieski blue i wygląda tak. I powiem Wam, że dodał jeszcze takiej kropki nad i w tym makijażu. Także teraz wytuszuję rzęsy i nie zrobię tego poza kamerą jak zwykle, bo do przetestowania, tak jak wspomniałam, mam nowy tusz z L'Oreal. To jest Air Volume Mega Mascara. No i zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Ja i tak będę doklejać sztuczne dzisiaj, ponieważ no ten makijaż aż się o to prosi. Tym bardziej do zdjęć. No ale zobaczmy, jak działa. No kolejna maskara, która stawia na volume. Jednocześnie nie skleja tych rzęs, mimo tego, że szczoteczka nie jest silikonowa. No efekt super, ciekawa jestem, czy będzie się odbijać. Więc żeby to sprawdzić, sztuczne rzęsy przykleję tutaj od spodu, żeby tutaj nie izolowały mi tego tuszu od górnej powieki. Tuszowanie dolnych nie jest najwygodniejsze na świecie. Okej, tak prezentuje się efekt jednej warstwy maskary L'Oreala. Teraz poza kamerą przykleję sztuczne i za chwilę do Was wrócę. Okej, kochani, tak jak obiecałam, przykleiłam też sztuczne rzęsy od spodu i makijaż oczu bardzo mi się podoba, jest szalony, ale do tego, co sobie zaplanowałam w kontekście zdjęć, będzie idealny. I też będę śmigać w nim dzisiaj cały dzień po mieście i też nie będę czuła się w nim źle. Także teraz oddalę Was od siebie, przejdziemy do szybkiego makijażu ust i do podsumowanka. Co do ust, to tak się zastanawiam, mogłyby zostać takie, jak są teraz. Czyli mam na ustach błyszczyk Eveline, to jest dokładnie Oh My Lips Lip Maximizer B Venom. Bardzo lubię ten błyszczyk, bo on faktycznie powiększa usta i zawsze, kiedy mam go na sobie, a mam go w większości filmów na początku, dostaję pytania, czy powiększałam usta. Tak, powiększałam tym błyszczykiem, bo takiego powiększania przy użyciu kwasu hialuronowego, no to nie miałam już ponad rok. Także mogłabym to zostawić tak, ale chyba dołożę odrobinę koloru i użyję błyszczyku Lifter Gloss od Maybelline, tym razem w kolorze 005 Petal, czyli w takim herbaciano-różowym. I nałożę bezpośrednio na ten błyszczyk Eveline, bo tutaj formuły będą się ze sobą zgrywać. Cały makijaż spryskam jeszcze mgiełką The Professional Super Setter. Bardzo się z nią polubiłam. Dobra, kochani, także czas na pierwsze podsumowanie. Mamy godzinę dokładnie 13:56, także na bank przyjdę do Was za jakieś 8 godzin z ostatecznym podsumowaniem trwałości. Tymczasem zobaczmy, co się zadziało na mojej twarzy bezpośrednio po makijażu. Jeśli chodzi o podkład, to muszę Wam powiedzieć, że mimo tego, że obawiałam się, że będzie na mojej twarzy leżał, jak to mają w zwyczaju takie trochę bardziej wodniste podkłady, tak w tym momencie naprawdę prezentuje się pięknie. I zobaczcie w ogóle, jak udało mi się go rozświetlić, jak pięknie zgrał się z moją cerą i z tymi piegami i z produktami do twarzy. No naprawdę wygląda to bosko i już wiem, że na zdjęciach cera będzie
tip-top. Jeśli chodzi o makijaż oczu, no to ja jestem zakochana w tym połączeniu kolorystycznym. Wiem, jestem szalona, ale naprawdę mi się to podoba. I słuchajcie, pozornie dwa skrajne kolory, a zobaczcie, jak pięknie się ze sobą połączyły, ale to też świadczy, nie ukrywam, o dobrej jakości cieni. I powiem Wam, że jak na drogerię, naprawdę jestem w szoku, że można było uzyskać tak fajną pigmentację zieleni, niebieskości i żółtego cienia. Tak jak wiecie, to są bardzo problematyczne kolory i specjalnie takie wybrałam, bo już te bardziej czerwono-różowe są znacznie łatwiejsze w produkcji i też po prostu mniejsza ich pigmentacja wystarczy, żeby uzyskać odpowiedni efekt, a tutaj przy niebieskościach na przykład, no to ten pigment naprawdę musi być solidny, żeby móc zbudować makijaż oka, jeszcze dobrze to rozetrzeć. Także naprawdę nie sprawiało mi to właściwie żadnego problemu i makijaż był czystą przyjemnością. Też fajnie się to zgrało jeszcze ostatecznie z tym eyelinerem z Ingrid, który już Wam wcześniej polecałam, także ja jestem zakochana. Co do makijażu twarzy i róż i rozświetlacz, no przepięknie się to ze sobą scaliło dzisiaj, także co do makijażu twarzy, ja nie mam pytań. Właściwie do żadnego elementu dzisiaj nie mam pytań. Brwi cudownie wyglądają, pięknie są utrwalone, także ja z ogromną przyjemnością teraz zrobię sobie zdjęcia i będę w tym makijażu sobie śmigać i mam nadzieję, że za tych kilka godzin podkład będzie mi się sprawdzał tak samo dobrze. Także tymczasem to wszystko. Widzimy się dosłownie za chwilę. Do zobaczenia. Okej, kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu. Mamy godzinę, już Wam mówię, 22:27, więc wydaje mi się, że minęło już 8 godzin, oczywiście jak zwykle nie pamiętam, kiedy skończyłam. W każdym razie, przechodząc do podsumowania, zacznijmy od brwi. Brwi utrzymały się w stanie nienaruszonym, ani jeden włosek nie drgnął nawet. Także no ten żel naprawdę jest mocny i może się równać z tym Got to Be. Jeśli chodzi o makijaż oczu, też nic się tutaj nie pozbierało. Też nie wydaje mi się, żeby makijaż w trakcie dnia stracił na intensywności, także pod tym kątem też jestem bardzo zadowolona. Co do podkładu NYXa, to ja miałam dzisiaj na sobie maseczkę, także po zdjęciu maseczki trochę sobie ten podkład doklepałam, zarówno tutaj na brodzie, jak i na nosie. On też jest plastyczny, więc udało mi się go, wiecie, doklepać w taki sposób, że tak naprawdę nie widać, że coś tutaj się naruszyło. Także pod tym kątem jest ok i na plus i będę prawdopodobnie go używać teraz pod maseczkę, dlatego że spisał się całkiem dobrze, lepiej niż się tego spodziewałam. Trochę się wyświecił, w szczególności na czole, jestem taka wręcz tłusta, no ale też dążyłam na samym początku do bardzo rozświetlonego makijażu, żeby mieć fajne zdjęcia, no i później już nic z tym makijażem nie robiłam, więc on się po prostu wyświecił, bo do tego go troszeczkę zmusiłam. W każdym razie nie czuję ani wysuszenia, ani jakiegoś dyskomfortu wynikającego z faktu, że już mam ten podkład na twarzy tyle godzin. Także jestem zadowolona. Tak jak widzicie, mi tutaj wszystko na bokach twarzy się ładnie utrzymało, nie powycierało jakoś za specjalnie, mimo tego, że miałam dzisiaj na twarzy maskę, co prawda też nie jakoś wybitnie długo, bo myślę, że no może w sumie około 30-45 minut, bo to był po prostu odbiór mojej córki ze szkoły i później takie dosyć szybkie zakupy spożywcze. Także naprawdę jest ok i jestem pozytywnie zaskoczona dzisiejszym testem. Co do tej maskary, nic się nie odbiło, to też jest ważne, ale ja jeszcze będę ją testować, bo tak jak Wam ostatnio powiedziałam, ten tusz z Benefitu za pierwszym razem wcale mi się tak bardzo nie odbił, a później, słuchajcie, z każdym razem było tylko coraz gorzej i bałam się w ogóle w nim wychodzić z domu, bo tak bardzo mi się rozmazywał. Także to już by było tyle, moi drodzy, na ten moment. A, jeszcze co do korektora, powiem Wam, że korektor wygląda poprawnie, wygląda dobrze, utrwalony tym pudrem z Glam Shopu, także ja będę nadal go używać i po prostu po dłuższej chwili stosowania powiem Wam, co o nim myślę. Myślę, że warto go kupić, bo jest jednym z lepszych pudrów pod oczy, ale no raczej nie wyprzedza tego mojego ulubionego Paezę, ale, że tak powiem, depczę mu po piętach. Także to już będzie naprawdę wszystko. Serdecznie Wam polecam produkty, które dzisiaj testowałam, bo super mi się sprawdziły i oby więcej takich testów. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Ściskam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa, 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 pa.